W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak Ukrainiec z memu Kiwko nie można wykorzystuje swoje 5 minut. Dam wam update w sprawie Denisa Labrygi, ponieważ wypowiedział się na temat swojego wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu i zdążył jeszcze pogrozić dla Deni Trozeniaka, a jak już mówimy o Deni Trozeniaku, to opowiem wam, co on sam sądzi o swoim odbanowaniu na Twitchu, a raczej zrobię taki mały update z poprzedniego odcinka. Tak więc śmiało zostawiajcie suba, jeśli chcecie mieć najnowsze info z sieci i zaczynamy odcinek. Jak pewnie dobrze wiecie, ostatnio w sieci, na TikToku, na Twitterze dość wiralowy staje się materiał, w którym Ukrainiec nie pozwala wypić piwka dla dwóch Polaków, a oni go niestety za ten fakt chcieli pobić, ale nasz sprytny Ukrainiec zagazował ich gazem pieprzowym i na szczęście nic poważnego się nie stało. Co ciekawe, ten filmik wyszedł już pół roku temu, ale dopiero teraz zaczyna nabierać na popularności poprzez wcześniej wspomniane TikToki i Twittery. No i nasza główna gwiazda tego materiału sama zauważyła, że jest zainteresowanie tym filmem i postanowiła wykorzystać swoje 5 minut. Założył TikToka, który nazywa się, no dość oryginalnie, Piwko nie można, i publikuje tam materiały, w którym w sumie leci cały czas na dokładnie takim samym patencie, tylko na przykład to on wciela się w rolę oprawcy albo pozwala wypić piwko. Co ciekawe, nasz rekin biznesu pozwala nam także kupić koszulki i co ciekawe na Telegramie, co jest podwójnie dla mnie śmieszne, no ale muszę też powiedzieć, że gratuluję wykorzystanie real-time marketingu. Z takimi memami niestety bardzo często zdarza się tak, że niestety umierają tak szybko, jak powstają. No, nie oszukujmy się, bardzo ciężko lecieć tylko i wyłącznie na jednym patencie, a dokładnie to samo robi ten ziomek. Więc jeśli nie zacznie produkować jakichś nowych treści albo po prostu nie wymyślić czegoś kreatywnego, to myślę, że tak samo jak teraz jest na fali, tak niestety szybko opadnie. Ale mimo wszystko cieszę się, że po tej sytuacji, która go spotkała, ma teraz jakąś rekompensatę, jeśli można tak to oczywiście nazwać. Brakuje jeszcze tylko, żeby jakaś gala Fightowa go zakontraktowała. A biorąc pod uwagę, że niedługo będzie Prime MMA albo Clown MMA, no to możliwe, że ktoś tam się do niego odezwie. A jeśli uważacie, że pierdolę głupoty, to pamiętajcie, że Fame MMA zrobiło dokładnie to samo z Adamem Security. To jest bardzo zabawne, jak można zbudować karierę na tylko powiedzeniu piwko nie można. Właśnie, piwko nie można to jest bardzo dobre zdanie. Szkoda, że Denis Labryga nie bierze tego sobie do serca. Jak pewnie dobrze wiecie, ponieważ nagrywałem już o tym odcinek, na stronie Faktu można było ostatnio przeczytać artykuł, w którym według nich były już zawodnik MMA potrącił panią Laurę na pasach. Zrobił to w dodatku pod wpływem alkoholu, a jak to podało Fakt, pod wpływem 0,5 promila. I choć zdjęcie było zamazane, a jego nazwisko nie było podane w całej krasie, to i tak wszyscy domyślili się od razu, że to chodzi o Denisa Labrygę. Fala hejtu na Denisa poszła bardzo prędko, no i całkowicie się nie dziwię, to jest chyba najbardziej racjonalna i słuszna reakcja, jaką mógł internet zrobić, i Denis postanowił się w końcu do tego ustosunkować. Co ciekawe, nie zrobił tego na swoim Instagramie, tylko na kanale Freak Fight Polska, ekskluzywnie dla nich. No i czy przeprosił? Powiedzmy. Ale w międzyczasie, kiedy przepraszał, to jeszcze zaczął wyzywać Deni Trozeniaka oraz groził mu, że pobije go, jeśli tylko go spotka. Ty Nitro, a tobie się w dupie czasami pomieszało? Co ty się tam napinasz jak blendyka na żuku, nie znając drugiej strony medalu? Chłopie, cię spotkam, wyłapiesz listwę i się zakończy twoje napinanie przed komputerkiem ze szlugą w mordzie. Kiepie. Zagadanie głupot w internecie. A co takiego niby Nitro powiedział? Denis Labryga jest jebanym idiotą, pierdolonym. Ponadto jest jeszcze śmieciem i k***ą. I na tym w sumie mógłbym zakończyć mój statement, ale chciałbym tylko dodać, że każda osoba, która jeździ po narkotykach, po alkoholu, samochodem, jest k***ą. Ja uważam, że w takich wypadkach powinno być bezwzględne więzienie od 5 lat w górę. Tak, zgadza się, nasz prawilnik z zasadami za to chce bić Deni Trozeniaka. Zarzeka się również, że to nie było 0,5 promila. Muszę odnieść, bo w mediach lata, że miałem 0,5, a jest to kłamstwem. Było to 0,25, które było spadkowe, po 15 minutach w drugim badaniu wyszło, że mam 0,21, a po 15 minutach w trzecim badaniu 0,17. Pani Lauro, przykro mi, że tak się stało, ale jestem zdziwiony, że dzień później, po zdarzeniu, zamiast odpoczywać, lata pani po mediach i mnie oczernia, głosząc nieprawdę w paru kwestiach. Żadnego przekrótca nie było, ani chęci ucieczki, czekałem razem z poszkodowaną na przyjazd służb. No, brawo, może jeszcze chcesz dostać order, panie Denisie. Żeby mi było jasne, również nie toleruję ludzi, którzy jeżdżą po za kierownicą, czy też na pani. Jest takie osoby. Ja byłem po prostu wczorajszy. Jakbym wiedział, że się wyjdzie, to mi się położył. Gdybym miał alkomat przy dupie, to mi się zbadał. To mnie nie tłumaczy. Po prostu popełniłem błąd. Mimo tego, że się dobrze czułem, mogłem jechać, się zbadać, wiedząc, że dosyć do późna posiedziałem wczorajszego dnia z rodzinką. No trudno, zdarza się. Jakby, no,
Ty w ogóle nie powinieneś kierować samochodem. W ogóle bardzo mi się podoba jego dalsze tłumaczenie. Nie, takie rzeczy się nie zdarzają dla innych ludzi, chyba że jesteś patusem z zasadami, których tak naprawdę nie ma. Ja uważam, że pan Denis powinien się cieszyć, że to skończyło się tylko i wyłącznie w taki sposób i mam nadzieję, że w końcu dopadnie go jakaś normalna refleksja, a nie przestanie atakować kolejne osoby. A teraz lecimy do ostatniego tematu. Wspominałem przed chwilą o Denitrozyniaku i teraz chcę zrobić małe sprostowanie z poprzedniego mojego odcinka. Jak pewnie wiecie, Denitrozyniak został odbanowany na Twitchu i może normalnie, legalnie teraz tam streamować, pojawiać się u innych streamerów na Twitchu oraz po prostu robić content wokół tej platformy. Ja na swoim poprzednim odcinku powiedziałem, że najprawdopodobniej Denitrozyniak tam wróci i skorzysta z tej okazji, ale to wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ jak sam powiedział... Tak szczerze, ten unban mi jakoś w życiu dużo nie zmienia. Jakby spoko, bo jest jakaś opcja, czy jakaś coś istnieje, po prostu Kasik Smoderator. Ale to, no ja tam nie będę streamował, nie? Ale bardziej spoko jest to, że na przykład już nie ma takiego, o, bo ty masz bana, czy mogę kurwa z tobą zrobić IRL-a i tak dalej, nie? Można pomyśleć kiedyś coś tam zrobić, jakiegoś teściaka, tylko jestem zbyt leniwy, nie? Mi by się nie chciało przenosić żadnej modeli. Co ciekawe, bardzo zabawne jest również samo odbanowanie Denitrozyniaka. Ja myślałem, że to może sam Twitch po prostu uznał po czasie, że czas to zrobić. Otóż nie, jak Nitro sam potwierdził, napisał odwołanie za pomocą czatu GPD i o 6 rano miał już unbana. Co nie wiedzą, jeśli chodzi o Twitcha, to akcja była taka, że wczoraj jakoś tak totalnie z palca sobie rozmawialiśmy wieczorem i ja powiedziałem, że a idę się odwołać od pana na Twitchu. I posiłkując się troszkę czatem GPT, napisałem odwołanie, bo czat GPT tak ładnie pisze, stary. Pozmieniałem tam parę rzeczy, trochę dodałem od siebie, wysłałem to. Mogła być druga, trzecia w nocy. I o 6 mnie odbanowali. No jestem ciekawy, jak to się rozwinie. Dla Nitrakik może być w sumie dużo wygodniejszy niż Twitch, ale ja w dalszym ciągu chciałbym zobaczyć, jak na niego wraca, w sensie na Twitcha, i po prostu z czystej ciekawości zobaczyć, jak mu tam idzie. W poprzednim odcinku powiedziałem, że na Kiku raczej nie ma dużej widowni, choć ostatnio sprawdziłem jego streama i było tam 8000 osób, co złym wynikiem wcale nie jest, zwłaszcza jak na taką platformę. Dlatego jestem tym bardziej ciekawy, ile osób obejrzałoby go na Twitchu. Ale to już tylko moje, powiedzmy, że nie wiem, oczekiwania. Co zrobi Denitrozyniak, wie tylko Denitrozyniak. Ja za to wiem, że kończę już ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami w internecie, a ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.